Dzień dobry, Bożena Koprianiuk, sołtys Kuzi Nieborowskiej i radna gminy Pilchowice. Zbieramy się tutaj, ponieważ chcemy zaprotestować przeciwko decyzjom Zarządu Dróg Wojewódzkich i przeciwko złej jakości tej naszej drogi. Od 10 lat, jak jestem sołtysem, to walczymy o tą drogę. W roku 2011 zobaczyliśmy już nawet ponoć projekt. Miał to być projekt tej drogi. Mamy rok 2018. Okazuje się, że zostaliśmy z niczym. Nie ma żadnego projektu, nie ma środków na przebudowę tej drogi. Tydzień temu zebraliśmy się na zebraniu wiejskim, na którym przedstawiciel Zarządu Dróg Wojewódzkich przyjechał do nas, jednakże nie miał żadnych konkretnych odpowiedzi do mieszkańców. Dlatego decyzją zebrania wiejskiego zdecydowaliśmy się w ten sposób zaprotestować, żeby dotrzeć do władz decyzyjnych odnośnie tej drogi. Czy są jakieś organizacje, które wspierają wasz protest? Jest tutaj z nami pan poseł Pyzik. Nie ma innych organizacji. Widzę Solidarność KWK Knurów. Tak. Jest jeszcze Solidarność Kopalni Knurów Szczygłowice. No widzę też starostę powiatowego Gliwice. I pan Waldemar Dąbek, starosta powiatu gliwickiego. Dziękuję pani za udzielenie informacji. Proszę bardzo.